Dzień dobry wszystkim. Na werandzie podcast, godzina 6 rano, Fundacja Soul Wind Sky, a dzisiaj na werandzie ze mną Dorota Czoch. Cześć. Dzień dobry, cześć. Jesteś żoną? Tak. Krzysztofa. 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 To jest dobre imię. Potwierdzam. Mój syn ma również na imię Krzysztof. Krzysztof Junior? Tak. Zawsze o czymś takim marzyłem. Na razie Pan Bóg mówi inne imiona i tak... Mówię, Boże, czy ty mnie widzisz? No, ale no, dwójka synów też tak. Jest. I jesteś inżynierem, mechanikiem. Z wykształcenia, tak. Z wykształcenia. A z zawodu fotograf, w sensie, że to robisz. Tak, z pasji. Fotograf. Tak. No i też wierzysz w Pana Jezusa. Tak. Żyjesz z Nim. Tak, idę z Nim teraz każdego dnia. Jak to się zaczęło? Co było wcześniej? W ogóle czekam na ten moment, kiedy powiesz, no i pewnego dnia pomyślałam sobie, zostanę mechanikiem. I poszłam na tak. Nie no, muszę, ale od początku może. Jak to było na początku? Z jakiej rodziny? Bo często tutaj, wiesz, nie wiem, czy słuchałaś podcastów, tak. Ale często jest ten tekst. Jestem z typowej, katolickiej, ja tradycyjnej rodziny. Jestem i znowu, taki... słuchajcie, procentowo niestety jesteś w większości, nie? Tutaj... No, na tym polu nie będziesz wyjątkowa. No bo... Nie będę, ale myślę, że Jezus sobie radzi z każdą sytuacją. Wiadomo, że tak. Więc jak to było? Jestem z tradycyjnej katolickiej rodziny i na dzień dzisiejszy doceniam to, że od dziecka gdzieś słyszałam o Jezusie. Rodzice moi wierzący, będący we wspólnocie. Ale to kurczę, ile to lat mam opowiedzieć? No to... opowiadaj, no. Mamy czas. Mamy czas. Śpieszysz się gdzieś? Do Nowego Sącza. Do Nowego Sącza z Warszawy. Żeby dojść do momentu, w którym świadomie chwyciłam Jezusa za rękę, żeby iść z Nim przez życie, to dojdziemy skracając dość mocno, myślę. Bo ja zawsze byłam jakby z Nim. Wiedziałam, że jest, wierzyłam w Niego, nie miałam jakichś takich momentów zwątpień, że wiara jest nieprawdziwa, że tego nie ma, że Jezusa nie było, znaczy, że Boga nie ma. Nie miałam takich momentów. Ale dopiero jak świadomie jak zobaczyłam Jego działanie i obecność i przyjęłam Go do swojego serca, to zmieniło się patrzenie moje na wiarę. Na to moment był taki, że żałowałam i że tyle straciłam lat. Patrzyłam na to z takiej perspektywy, że jest to strata, ale ucięłam tą myśl, że Pan Bóg nie ma ograniczeń, że dla Niego jeden dzień nawróconej mnie będzie warty wszystkiego, nie? Że nie potrzebował mnie wcześniej, że może mnie używać teraz. A zaczęło się od tego, że znalazł mnie w pracy mojej. Ja już kiedyś rozmawiałam o tym z Piotrem Piwowarem. Dzieliłam się tą historią. Fotografia była moją pasją i tak dość mocno we mnie działała, jako w sensie marzeń, pragnień, dążeń. Stała się, mogę powiedzieć, z perspektywy bożkiem. Bo mocno się koncentrowałam na tym, gdzie chciałabym być zawodowo. A duchowo rozsypało się to. To dwa tory zrobiły się zupełnie. I nawiązałam współpracę z RTSK. I przyjechał pewnego dnia do mojego studia Marcin Zieliński. I to był moment, kiedy on wypowiedział świadectwo swoje krótkie. I moje serce zostało zmienione wtedy. I dotarło do mnie, że ja żyję obok Jezusa, że ja Go widzę, ale nie złapałam się Jego i nie idę z Nim, nie słucham Go, nie pytam Go. Deklaruję, że w Niego wierzę, ale to nic więcej nie znaczy. I jak usłyszałam Jego, pomyślałam, że co to jest za gość? Jak to się dzieje, że On jest w takim miejscu, że On mówi takie rzeczy, ja tego nie słyszę wcześniej. Ja jestem w kościele, ale nie doświadczam takich rzeczy. I zainteresowałam się tym, co on robi, jak wygląda jego droga i tak krok po kroku Jezus mnie do siebie przyciągnął, ale znalazł mnie w mojej pracy, podczas pracy. Także jestem mu wdzięczna za to też, że znalazł w taki sposób, nie mówię, nie agresywny, nie jakiś nachalny, tylko przyszedł i wszedł w taką relację ze mną bardzo naturalnie.
Jak później cię prowadził? Od treści do treści, od spotkania do spotkania zaintrygował mnie sobą. Pokazywał mi po troszkę nowe rzeczy, które mogą się dziać w moim życiu i to, że mogę z nim rozmawiać, że odpowiada na moje, nawet nie prośby, na pytania moje zaczyna odpowiadać. Że wiele razy miałam takie sytuacje, że nurtuje mnie jakieś pytanie wewnątrz i nagle ja dostaję odpowiedź od osoby, która ze mną w ogóle nie rozmawiała. Dostaję SMS-a od Grzesia Czerwickiego na przykład, a ja od 2 tygodni biję się w sercu z myślą, czy moje serce jest czyste dla ciebie, czy jest wystarczająco czyste, żebym ja mogła iść i głosić ciebie, mówić o tobie, czy ja jestem godna ciebie. I takie myśli spływały do mnie i na przykład SMS. Mam przekazać ci, że twoje serce jest czyste. Także pokazał mi, że ja mogę go pytać, mogę z nim rozmawiać i tylko nasłuchiwać tych odpowiedzi. To takie kroki. Pokazuje, no też pokazuje przez dzieci. Mówię, to u mnie kilka historii takich, gdzie odpowiada mi przez dzieci, przez moich synów. W jaki sposób? No, to jest historia, której ja do końca życia nie zapomnę i ona będzie mi towarzyszyć zawsze, kiedy pomyślę o tym, czy ty Boże jesteś, nie? To siedząc i podziwiając widok we Włoszech, nie wiem w jakim stanie moje serce było wtedy, widocznie potrzebowało jakiejś jego bliskości. I zaczęłam się modlić tak w takim zachwycie, że Boże, no miazga, jak ty to stworzyłeś wszystko. To, co ja widzę, to nie mógł tego człowiek stworzyć. To przerasta moje wyobrażenie piękna. I poczułam w sercu taką tęsknotę za tym, żeby Bóg był realny i taki ludzki i żebym mógł mnie przytulić. No Jezusa nie ma teraz tak na ziemi z ciałem, tak, między nami. Ja nie mogę podbiec do Niego i się przytulić, ale poczułam takie pragnienie, że chciałabym tego doświadczyć, że On realnie podejdzie i mnie przytuli. I nie wiem, mówię 30 sekund może później po wypowiedzeniu tej modlitwy z domu wyszedł mój synek który bawił się tam z chłopakami i nie wiem, ponad godzinę czymś się zajmowali. I on biegnie do mnie i mówi, mamo, muszę cię przytulić. I ja mówię, naprawdę? Tak szybko? Po prostu no to jest dla mnie wielka radość tego, jak on potrafi zadziałać, potrafi, mówię, użyć dzieci, no, użyć ludzi. No, zaskakuje mnie tym. No to jest piękne doświadczenie, nie? W rodzicielstwie. Widzieć, tak, jak dzieci są otwarte na to, co Pan Bóg robi, co działa. Tak. No i jak usłyszałaś świadectwo tego człowieka, Marcina, tego człowieka, którego no, obydwoje znamy. Ja trochę dłużej. Tak. Haha, nie? No ale też jego tu książka właśnie leży, Modlitwa w blasku Boga, którą polecamy. Tak. Możecie sobie ją znaleźć w opisie tego filmu i sobie kupić. Bardzo w przejrzysty sposób mówi o modlitwie. I pokazuje, że modlitwa jest rozmową, nie? Spotkaniem. I myślę, że też Pan Bóg gdzieś zaprowadził cię do ludzi, tak? Tak. Innych, ale którzy wierzą jeszcze bardziej. Odniosę się jeszcze tylko do Marcina, tak, bo to też jest taka moja wdzięczność serca za to, że właśnie, że Bóg stawia na drodze ludzi, którzy... Ja na modlitwie mam takie jakieś swoje obrazy i on mi pokazuje na przykład Marcina jako taki, nie tylko Marcina, bo podczas tej modlitwy tak sobie widziałam osoby z mojego życia, które, poczekajcie, no wyobraźmy sobie, że idziemy pod górę i potrzebujesz tego, żeby się za coś złapać, bo brakuje ci sił i troszeczkę, żeby cię podniósł, żeby cię nakierował i tworzy drogę, którą masz iść, nie? I to byli ludzie, których ja po drodze spotykałam, którzy kształtowali moje serce. I na pewno, mówię, będziemy tak dużo mówić może o Marcinie, ale ja wiem, że też, że Pan Bóg go postawił w moim życiu, że miał w tym cel, że on się otworzył też na to, żeby pomagać, żeby tłumaczyć mi,
jakie kroki stawiać dalej, żeby się otwierać na modlitwę, na inną modlitwę, na rozmowę z Bogiem, że to się da zrobić, że jak to zrobić, jak szukać. Także wdzięczność jest we mnie. No i się zaczęło. Tak. I dzisiaj możesz powiedzieć o sobie, że jesteś szczęśliwa? Tak. A byłaś wcześniej tak szczęśliwa jak teraz? Nie. Krótkie odpowiedzi, ale jasne i przejrzyste, tak, no tak. No ale pewnie miałaś takie momenty, że miałaś na przykład marzenie pod tytułem chcę być tam, robić takie zdjęcia takim ludziom. I to się działo pewnie. Tak. I co wtedy czułaś? Ale nie dawało takiej radości w sercu. To też nie jest jakieś odkrywcze pewnie to, co powiem, bo wiele ludzi to przeżywa. Ale tak wyglądały moje marzenia. Chciałabym mieszkać tutaj w stolicy, pracować dla największych magazynów, chciałabym realizować te sesje zdjęciowe ze znanymi ludźmi, bywać w ich świecie. Nie wiem, takie... Ja szanuję to wszystko, nie? Tylko po prostu na dzień dzisiejszy absolutnie nie jest to moim marzeniem. Nie potrzebuję nie potrzebuję tego, żeby czuć się tak szczęśliwą jak teraz. Bo no, ktoś, kto nie wierzy, może będzie się z tego śmiał, co mówię. No Jezus daje mi taką radość i niedawno mojej mamie o tym mówiłam. Mamo, wiesz, ja dopiero teraz czuję, że ja wiem, co to jest szczęście. On mnie uszczęśliwia tym, że mnie posyła, że ja mogę dać swoją modlitwę komuś, kto potrzebuje tego. To mi daje teraz taki dopał szczęścia. Praca, nie wiem jaki Pan Bóg ma plan. Pokazuje mi też, że ja mogę wykorzystać tą drogę, bo przykład, rok temu Wielki Post. Całe życie moje, postanowienia, wiecie, typu no nie będę czegoś tam jeść, coś sobie dołożę, coś odejmę, ale nie widziałam takich realnych owoców wtedy z tego. A w tamtym roku modlę się i mówię, Boże, pokaż mi, co ja mogę dla Ciebie uczynić, jak ten czas przeżyć. I piękną rzecz mi podsunął, bo podsunął mi coś, czyli pasję i mówię, wykorzystaj, zrób zdjęcia ludziom, portret, 40 osób, każda dostaje portret, wykonujesz go, analogowy, czarno-biały, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że z tą osobą będziesz się modlić. I on mi pokazywał każdego dnia tą osobę, do której chce mnie posłać. I oczywiście jest w tej grupie moja rodzina, znajomi, ale są ludzie, których naprawdę, tak naprawdę nie znałam. Nie wiem, czy mogę, ale może mogę. Nawet Małgosia Kożuchowska się pojawiła na tej drodze. Więc no, tak to układa, że pokazuje, że może wykorzystać moją pasję do czegoś większego. Bo w wielu przypadkach to uleczyło moje serce i zbliżyło relacje. No, tam się dużo rzeczy działy. I wszystko zakończyło się uwielbieniem. Także to no, taki dobry pomysł mi podsunął. A wcześniej sama na to nie wpadłam. Ale że normalnie pisałaś do nich, by zrobić zdjęcie dzisiaj? Wiesz, nie, nawet nie. Nie wszystkie dni tak wyglądały, ale były takie, że modliłam się rano i mówię, po prostu wierzę, że ty możesz mnie z kimś spotkać. Tym moją drogą przetniesz, moją pracą, kogo do mnie przyślesz, był telefon, czy jest termin na sesję tego dnia. Jest, zapraszam. I przychodzi osoba i ja jej mówię, co ja chcę zrobić. I wiecie co, nie było ani jednej osoby, która by... Jeden dzień był taki, że jedna osoba się zawahała i nie chciała modlitwy, bo zdjęcie okej, ale modlitwy tak niekoniecznie. Ale później Jezus to wyprostował. Także pokazał mi tym samym, że nie trzeba się wstydzić tego, że na czym ci zależy. Wstydzić się tego, że się modlisz. Do niektórych osób, których bardzo mało znałam, okazało się, że oni są po tej samej stronie, co ja. Mm. Ale szłam z takim sercem na ramieniu. No pewnie pomyślą, że jakaś wariatka, nie? Ale stwierdzałam, Boże, dla ciebie mogę być wariatem. Rób sobie ze mną teraz, co chcesz. To jest piękne. Bałaś się, ale szłaś i tak. No, nie zawsze jest to łatwe. Mm. To nie jestem kozakiem, tak. Że... Nie, nikt nie jest. Nawet dziś, wiesz, tutaj chciałam przyjechać, bo wiedziałam, że jeśli to jest jego pomysł, to on na pewno będzie dobry. Ale po ludzku to stres i wszystkie, wiecie, te negatywne emocje, które mówią ci, tak jak sam powiedziałeś, że widzisz to, że w ludziach jest dużo takiej samokrytyki, że nie wierzą w to, jak są wartościowi. Więc
we mnie też to jest. I myślę sobie, ja usiądę tutaj, o czym ja będę mówić? Co ja powiem odkrywczego, nie? Ale to właśnie my tak oczekujemy takich wielkich, nie wiadomo jakich słów, a to właśnie te proste historia, doświadczenie, spotkanie. To jest to, czego my potrzebujemy, żeby się napełniać. Żeby się napełniać Bogiem, nie? Świadectwo. Tak jak właśnie Marcin, bo Marcin też był takim dla mnie człowiekiem, który był jednym z... Głównym człowiekiem, który mnie przyprowadził do Jezusa. Tam Pan Bóg jeszcze miał takie kanały pomocnicze. Takie nie bezpośrednie, ale Marcin był tym, który mi głosił Ewangelię bezpośrednio. Modlił się za mnie parę razy, ja doświadczyłem czegoś na tych modlitwach, no ale ostatecznie potrzeba było czegoś więcej. Bóg sam musiał mnie wyrwać. To jednak właśnie on był takim błogosławieństwem dla mnie i tym, który mnie też uczył tych różnych rzeczy na początku, nie? I też miałem taką wielką za niego wdzięczność i mam do dzisiaj, bo gdyby nie on, to nie byłbym dzisiaj tu, gdzie jestem, ale wcale to nie jest tak, że on przychodził i mówił mi jakieś filozofie, mądrości, coś. On mówił proste rzeczy, tylko ja o nich nie miałem pojęcia. Tak. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. I ta prostota i to, jaki on był, to mnie zdobyło, można powiedzieć, dla Boga, przynajmniej na tym poziomie serca, że stałem się na tyle gotowy, żeby go przyjąć. No a czy by dostał medal za to od jakiejś tam akademii, uczelni, że tak mówił, jak mówił? No nie, ale mówił to, co Bóg mu wkładał w usta. Tak. I myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy szli za Bogiem tam, gdzie nas zaprasza. Ale też mam takie pytanie do ciebie, czy jak właśnie robisz zdjęcia tak gdzieś na planie, nie? No bo widziałem tam ładne te zdjęcia, są to wiadomo, bardzo ładne, ale też z różnych takich, nie znam nawet tych, co tam jest napisane, no coś tam, jakieś magazyny, czy coś, tak. Nie wiem, co to jest. No ale tak, jak jesteś na takim planie, to miewałaś takie momenty, że właśnie widzisz, że ktoś jest, nie wiem, smutny albo coś i podchodzisz i mówisz o Jezusie, modlisz się. Miałaś takie momenty już, czy jeszcze nie? Wiesz, przychodzi mi do głowy jedna osoba, której i to nie chodzi o to, że to jest jakaś moja zasługa, ale współpraca z, nie wiem, czy powiem tylko imię może, z Iloną, była na początku bardzo trudna, bo Ilona była w zupełnie innym miejscu życia niż jest teraz. I na początku i długo ze sobą pracowałyśmy, on też wzajemna sympatia, ale coś nie grało, coś mnie zaczęło blokować i to, ja myślę, że ta właśnie duchowa strona. Że ja już chciałam iść w inną stronę, Ilo jeszcze nie była na to gotowa. I przyszedł moment, w którym ona też poznała Jezusa. Modliłyśmy się też razem i już modlimy się wielokrotnie razem. I jak Pan Bóg potrafi zmienić też nastawienie serca i człowieka na moich oczach. Ja po ludzku mogłabym powiedzieć, że kurczę, nie, rozjeżdżamy się po prostu, nie to. A on potrafił to zmienić w ciągu 2 tygodni i zmiana. I wiadomo, że to jest proces, to trwa, ale jestem świadkiem tego, że można się za kogoś modlić, z kimś modlić i zmieniasz się życie. Krok po kroku. Piękne to jest? Jakie to jest uczucie, jak widzisz, że komuś towarzyszysz i on się zmienia. Jego życie staje się lepsze, no bo faktycznie to sprawia, że człowiek jest bardziej taki, jego jakość życia wzrasta, bo wcześniej był taki rozedrgany, błądził, męczył się, smutek ciągle, coś tam, nie? A nagle jesteś z tą osobą, prowadzisz ją do Jezusa i jej życie się zmienia. Nie wiem, czy potrafię to opisać, nie? Bo to jest, dla mnie to jest niesamowite. Ja ciągle jestem zadziwiona tym, co on robi. Mimo, że jestem pewna, że może wszystko, że jest Bogiem cudów, jestem tego pewna, nie wątpię w to, ale jestem zadziwiona. Po prostu jak widzę te rzeczy, to myślę, ty jesteś tak cudowny, że mój mózg nie ogarnia tego, co ty potrafisz zrobić, że ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić i za każdym razem mnie zaskakujesz. Parę dni temu miałem takie doświadczenie, że jadę na Pradze w Warszawie pod taki blok, gdzie miałem nocleg i tam zawsze nie ma miejsca do zaparkowania. No i jadę sobie, mówię, no Duchu Święty, no co mam zrobić? No, mam dość spory samochód, nie stanę gdzieś tam na jakimś małym miejscu, muszę mieć trochę miejsca.
I miałem taką pewność w sercu, że jak skręcę w lewo, to będzie zaraz miejsce. Ja mówię, nie, no to jest niemożliwe. Nigdy nie parkowałem tak blisko. Pojadę prosto. A ja mówię, nie, dobra, zaryzykuję. Tak poczułem, to jadę tędy. No i wjeżdżam i dokładnie tam, gdzie myślałem, że będzie, tam było. I myślę sobie, tyle lat już chodzę z Bogiem, 8. A we mnie zawsze to rodzi, jak mam coś takiego, że on coś do mnie powie, że to jest prawda, że pobłogosławi, że no, różne rzeczy, nie? To zawsze to sprawia, że ja tak myślę sobie, kurczę, ty masz tyle roboty, a jesteś ze mną. Mm. Ty utrzymujesz cały ten świat w istnieniu, a jesteś ze mną i troszczysz się o nawet takie małe rzeczy. Tak. Też tego doświadczasz, tak, o takie małe rzeczy? Jak to mówisz teraz, może, no właśnie, we mnie to nie była mała rzecz, ale to było takie zadziwienie, że właśnie on jest w tym, co ja przeżywam, że tak jak mówisz, cały świat ogarnia, jest tych ludzi masa, a on dla każdego z nas ma czas. Mm. Nie osadzę tego w czasie teraz. Mm-hmm. Jedna ze spotkań w Krakowie nazywało się Od Nowa i pojechałyśmy z dziewczynami wtedy na to spotkanie. I to był chyba pierwszy mój taki kontakt, że modlitwy takiej wstawienniczej. I zadziwienie moje, że człowiek nieznany mi totalnie wie o rzeczach, które... I dopiero mi podświetla mi je, że w moim sercu one były tak zagrzebane głęboko, że ja nawet nie wiedziałam, że to we mnie powoduje zniszczenie. I on mi wykłada tą sytuację i mówi, że Jezus to widzi, że On jest, że On to robi za mnie, że przebacza za mnie, chodziło o nie przebaczenie. I pokazuje mi osobę, którą On przytula, więc to jest dla mnie niesamowite, co on robi, jak bliski jest. I w tym momencie wtedy tak, wiecie, dotarło do mnie do spodu, że naprawdę jestem dla Niego ważna. Że to nie są jakieś frazesy, że tak, Bóg cię kocha, tak, On wie o tym, nie? On wie o mnie wszystko. Dzisiaj jest mowa o tym, nie? Że On mnie zaplanował, już wiedział mnie wcześniej niż w łonie matki, nie? Dzisiaj, kiedy to nagrywamy. Dzisiaj, kiedy kościele, to nagrywamy. Tak. No, rozwala to, jak to się urzeczywistnia w tych momentach w ciągu życia, że On ci pokazuje, że wie, że jest z tobą, że... No tak. No i co później się stało? Już po tych paru tygodniach, nie, miesiącach, latach chyba. Teraz już latach, no. Czwarty rok. No. Co się stało ostatnio? Ostatnio. I wracamy znowu do Marcina. No. Kurczę. Wszystko wina promo, Marcina. Wszystko wina Marcina. Rymowanka. W Nowym Sączu, w wydawnictwie, powstał pomysł, i żeby zorganizować warsztaty uwielbienia z Marcinem, żeby poprowadził, żeby pokazał nam następne kroki, bo pragnienie jest, a nie ma, wiecie, wiedzy jakiejś, nie? To się nie dzieje w kościołach tak na co dzień. Więc po tych warsztatach, a nawet nie, wrócę, to żeby to już dobrze opowiedzieć. Mhm. Warsztaty zaczynały się w niedzielę Eucharystią. Ja na Eucharystii podczas modlitwy zobaczyłam obraz kobiety w czerwonym ubraniu. Mhm. I tak miałam wcześniej kilka tych obrazów, dlatego jak przyjechałam już na warsztaty, mówię do Piotra, mówię, Piotr, na modlitwie obraz kobieta w czerwieni, ciemne włosy. Ja mówię, zakodujmy to, dobra, żeby mieć jakieś takie wyczulenie, może Pan Bóg chce coś powiedzieć, pokazać. Dobra. Podczas warsztatów nie było nikogo takiego. Warsztaty się odbyły i takie, wiecie, znowu zadziwienie naoczne. Jestem też, na moich oczach było uzdrowienie dziewczyny, więc no kolejne, wiecie, odkrycia, że to się dzieje, to jest realne, możesz, chcę, także idź za tym. I po warsztatach wrzucam na Instagrama zdjęcie czekoladek w kształcie serca, dopisując, wiele jest serc, w domyśle, które czekają na Ewangelię. Czemu taka pieśń w głowie wtedy? I oznaczam Olę Baran, Piotra Piwowara, moją Asię bratową. Mhm. A Ola, z Olą przecież takich żadnych bliższych kontaktów, znajomość owszem, ale nie jakaś bliższa. Mhm. Nie wiem, jaki impuls powodował, że ja oznaczyłam Olę na tym. I Ola odpisuje do mnie, które czekają na Ewangelię.
Ja mówię, brawo, wygrałaś, kurczę, kupon. był to konkurs. I Ola pisze, Dorotka, kiedy my idziemy w miasto? Mówi, po prostu po tych warsztatach ja odpalam, ja mam pragnienie wyjść na ulicę, szukać ludzi, którzy szukają, poczekają na Jezusa. Ja mówię, Ola, wiesz co, miałam obraz kobiety w czerwieni. Ola, ja miałam obraz kobiety w czerwieni. Więc wymieniamy się z, wiecie, tym wiesz, wizerunkiem i myślą. I od tego się zaczęła nasza grupa, szukanie tego, że poszłyśmy z Olą na ulicę. Grupa bożych wariatów, tak. No dla mnie to wariactwo. No, mama dwóch synów w świecie. No, poważna kobieta, fotografka. Znaczy fotograf, tak? Agrafka. Fotograf. Tyle widziała w życiu już, a tu wychodzi na ulicę małego miasta jeszcze. Tak. Bo to, wiesz, Warszawa... Nie zdziwi się spoko, nikt. Nie? Pewnie, nie? W Warszawie takie są akcje. Ten facet grający na krzesłach od lat, nie? Na patelni na przykład. Nie wiem, czy jeszcze gra, ale grał taki na krzesłach. No, no i takich różnych ludzi, dziwnych ludzi się spotyka. Ale w małym mieście... To od razu jest odjazd. To jest wydarzenie, że coś w ogóle się dzieje, nie? O, Jehowi, znowu na ulicę. Tak, tak. O, to są pierwsze pytania. Tak. Jak też podeszłam do którejś z kobiet, bo skleił się, cała się historia puzli skleiła i chciałam jej opowiedzieć o tym, co chcę jej przekazać o Jezusie. To pierwsze jej pytanie było, pani jest z jakiego kościoła, jakiej wiary? No bo jak nie chrześcijanin, nie katolik, to nie chce nawet słuchać, nie? No to jest podstawa, że pewnie jakaś odjechana i... A ty jestem odjechaną katoliczką. No to dobra, mogę posłuchać. No. I co? Na czym stanęliśmy? Na tym, że podzieliłaś się z nią, tak? Z Olą? Nie, z tą kobietą. Tą tutaj, tak, no. Podzieliłam się. Akurat spięły się puzzle, czyli informacja sprzed 2 tygodni, która przyszła na modlitwie, czyli że Pan Bóg chce znaleźć osobę, która straciła kogoś bliskiego i nie może sobie z tym poradzić, że jest cierpienie. I był... Na wspólnej modlitwie ja dostałam takie słowo, Asia dostała obraz tygrysa i ja już dokładnie ci nie powiem, jak to było. Lew i tygrys, tak? Tak. I to się spięło u fryzjerki mojej i spięła się tam osoba kobiety w czerwieni i tydzień później spięła się osoba tygrys i ze stratą. Warto chodzić do fryzjera. Tak. No. Ja też mam fajnego fryzjera, zawsze o Panu Jezusie gadamy. Tak, Paulinka moja też, tak. Jest Boża dziewczyna i zawsze sobie opowiadamy te historie i budujemy się nawzajem też w tym. No i to umacnia, nie? I to jest takie proste, takie zwyczajne. Tak. Idziesz do fryzjera i gadasz o Bogu. Tak. Modliłyśmy się też tam u fryzjerki i z obcymi osobami. Oczywiście zapytałam, czy chcą. Tak. I co, ludzie są otwarci? Okazuje się, że pierwsza myśl jest taka, że na pewno nie, na pewno, pewnie, nie, nie, nie. A tu się okazuje, że często jest to właśnie otwarcie na modlitwę. Czyli warto to robić, warto, po prostu. Tak. To są nasze blokady, to są moje blokady w mojej głowie, że to będzie niekomfortowe, że to nie wypada, że no kurczę, czego nie wypada? Co, no jak sobie o tym pomyślę, tak wiecie, po chwili na spokojnie, to Jezus się zastanawiał, czy mu wypada kogoś uzdrowić, komuś pomóc. No we mnie cały czas to jest, że zdarzają się momenty, że jakoś tak ten człowiek wychodzi na wierzch. Ten człowiek, który chce leżeć i pachnieć. Tak. I nie przeszkadzać, no. Nie wchodzić w konflikty, nie takie, wiecie, żeby się nie wychylać, bo pewnie dostanę pewnie z tej strony. No. Myślę, że to jest to słowo obrazem tego tej sytuacji, tych sytuacji jest to słowo, które Pan Jezus powiedział, że nie przyszedł dać pokoju, ale miecz. Miecz szczególnie na tego starego człowieka w nas, że my chcielibyśmy właśnie żyć, mieć święty spokój. A Bóg daje pokój, a nie święty spokój. Nie? Mogłabyś mieć święty spokój w dobrej pracy tak. I interesować się tylko czubkiem własnego nosa. Tymczasem... Już go miałam i nie chcę. Nic to nie daje, nie? I to jest takie coś właśnie... Myślę, że to jest taka myśl, którą możemy dzisiaj naszym widzom i słuchaczom dać, że jak żyjesz dla siebie, to ostatecznie nic z tego nie masz. A masz żyć dla Boga. Tak. Jak żyjesz dla Boga i dla innych, to jest ten pokój i szczęście.
Masz jeszcze jakieś przesłanie dla naszych widzów? Coś, co ci w sercu gra? Tak, żebyście nie dopuszczali tej myśli, że się nie nadajecie. Że to jest myśl, z którą ja walczę od długiego czasu, że ja nie nadaję się do tego, żeby stanąć tutaj mówić, bo nie potrafię się wysłowić, nie potrafię mówić, nie potrafię być ciekawa w tym, wiecie, to są te wszystkie myśli, które nabudowały się we mnie. Takie skrzywdzone dzieci tego, nie? Że ja nie mówię o rodzicach, mówię o świecie. O tym, że jak są promowane jakieś postawy, to ty nie dorastasz do tego. I myślę, że ważne jest to, że jeśli Bóg cię do czegoś powołuje i zaprasza cię, bo to jest najważniejsze, bo gdyby mnie tu nie zaprosił, sama z siebie nie przyszłabym, no nie zadzwoniłabym do ciebie, no chcę przyjść z tobą porozmawiać, nie? Ale on mi daje tą odwagę, daje mi siłę do przełamywania tego, z nim możesz wszystko, nie? To wiem, że to jest hasło kolejne, ale doświadczam tego, że z nim mogę wszystko, że może się połamie, może się trochę podrapie w tym, ale finalnie on mi pokazuje, że to jest możliwe. No, także pokonujcie siebie, te swoje myśli. Trzeba zaprzeć się samego siebie, wziąć krzyż i iść. I to jest, słuchajcie, tajemnica Ewangelii i owocnego życia. Zapieranie się samego siebie. I to róbmy. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Niech ci Bóg błogosławi, dalej ci posyła, pomnaża twój dar proroczy i niech po prostu dzieją się cuda. Amen. Amen. I tobie również. Dzięki. Słuchajcie, dziękujemy bardzo, że jesteście z nami, słuchaliście, wysłuchaliście kolejnej warandy i dziękujemy bardzo wszystkim patronom, patronkom na Patronite, darczyńcom fundacji Soul in Sky. Tak to się tak z angielskiego. Niektórzy mówią Sowiński. Nie gniewam się. Albo Sowiński. Większość mówi Sowiński. Rozumiem to, rozumiem. A to chodzi, tak wiecie, Soul in Sky. To też na modlitwie przyszło. No ale nie wiem, może kiedyś opowiem jeszcze. Fundacji Służąc Życiu też dziękujemy za to, że nam pomaga to robić. Panu Łukaszowi, który zrobił ten piękny stół, zaprojektował go i możemy przy nim siedzieć. A także firmie Hope, że zrobiła fajną koszulkę. O, i Dorota też ma. Także możecie sobie zobaczyć. Dorota też ma Jesus is King. Yes. Ja chcę taki napis na samochodzie mieć. Muszę to ogarnąć w końcu, bo Jezus jest królem naprawdę i warto go głosić w każdy możliwy sposób. Także na kod na werandzie macie minus 10% w Hope'ie i jakaś tam promka przy określonej kwocie. Wszystko jest opisane w linku, w sensie w opisie filmu. Także do zobaczenia za tydzień na werandzie o 6 rano. Słuchajcie. Subskrybujcie, komentujcie i udostępniajcie, bo to sprawia, że tego typu historie o Bożym działaniu w codzienności i o innym obliczu Kościoła mogą docierać do ludzi. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, 2 godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.